Kolego z kulturystyki dla laika, czyli mój brat. Hej! Co byś chciał powiedzieć? No, ja potwierdzam, to ty. Kulturystyka dla laika na stoku. Hej, witajcie znowu na kanale Kulturystyka dla laika. Chciałem wam powiedzieć, co robiłem przez ostatni tydzień. Byłem na nartach w Karpaczu. Właściwie to w Karpaczu tylko nocowałem, bo większość czasu spędziliśmy po stronie czeskiej na tamtejszych stokach. No, oczywiście przez cały tydzień wciąż trzymałem dietę. Nie zmniejszyłem tych kalorii, bo wiadomo, dużo czasu spędzałem na nartach, więc wydatek energetyczny był. Myślę, że fajnie, że taki czas się pojawił, dobrze mi on zrobił, na pewno trochę zregenerowałem górę, nogi niekoniecznie, ale no, czuję się taki odświeżony, na pewno po weekendzie będę miał jeszcze taki większy głód treningu, także super, cieszę się. No, jak widzicie, tutaj jeszcze pokazałem taką fajną foteczkę. Takie oto zdjęcia można znaleźć na stokach w Karpaczu. No, już nie będę mówił, co przywodzą na myśl. Nie trzeba mieć jakichś dewiacji szczególnych, żeby w tym zdjęciu znaleźć odniesienia jakieś niekoniecznie związane z tym, co mieli na myśli autorzy tego piktogramu. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? No, nadchodzą kolejne merytoryczne filmy. Na pewno w tym tygodniu pojawią się jakieś filmy z siłowni. Na pewno pojawi się kolejne fajne danie. Także czekajcie na nie. Już wkrótce będą na kanale. Co do nart, jeszcze co do nart, może powiem, że to była moja pierwsza, to był mój pierwszy wyjazd na narty od 3 lat. Wcześniej bardzo regularnie jeździłem w Alpy, ale później jakby u mnie z nartami jest trochę dziwna sytuacja, bo ja tak naprawdę nie lubię tego sportu, ale w sumie jestem wdzięczny rodzicom, bo uczyli mnie od najmłodszych lat i dzięki temu dobrze to robię i tak naprawdę trochę mi smutno, że nie umiem tak dobrze robić wszystkich rzeczy, których nie lubię. Trzymajcie się, pozdro. Na końcu jeszcze bonus. Chciałem jeszcze serdecznie pozdrowić w dzisiejszy piękny sobotni poranek wszystkich fanów Kulturystyka dla laika. Pozdro!